Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Wczoraj pytaliśmy siebie o kondycję naszego serca. Czy jest ono rzeczywiście domem Boga? Jak to rozpoznać? Wskazówkę odnajdujemy w dzisiejszej dobrej nowinie. Zarówno dobro, jak i zło, które zdarza nam się popełniać, jest zewnętrznym wyrazem tej kondycji naszego serca, naszej duszy. Ale zrozumienie, czy moje czyny są obiektywnie dobre, czy złe, także może sprawić nam trudności. Często człowiek broni samego siebie przed krytyką, nawet własnego sumienia. Tak było już u początków ludzkości, kiedy Adam po grzechu pierworodnym próbuje się ukryć przed Bogiem, a następnie przerzuca winę na innych. Najczęściej boimy się konsekwencji przyznania się do błędu, utraty dobrej opinii, a nawet wyrzutów sumienia. Jezus obiecał nam Ducha Świętego, którego jednym z zadań jest przypomnienie światu o grzechu. Prośmy zatem o światło Ducha Świętego, aby przypomniał nam o naszych grzechach. Nie można naprawić tego zepsutego grzechem świata, jeśli nie zacznie się od własnego serca. Czym więcej Boga w moim sercu, tym więcej dobra i światła na świecie. Zacznijmy bardziej wymagać od siebie samych. Uczmy się kochać tak, jak ukochał nas Bóg, bezinteresownie i bezwarunkowo. Zło można przezwyciężyć jedynie dobrem, które wypływa z serca prawdziwie, szczerze miłującego Boga i drugiego człowieka. To Bóg dokona tego wielkiego cudu w nas. To On przemieni nasze serca i ukształtuje je na podobieństwo swojego boskiego serca. Pozwólmy mu na to.